Dzień dobry, adwokat Marta Wnuk. Pięć błędów, które najczęściej popełnia się przy rozwodzie i w wyniku błędów najczęściej prawnika rodzinnego. Pierwszy punkt, alimenty. Często mylnie i sprawdziłam w internecie również, jakie informacje w tym zakresie wyskakują i nie wiem, kto wpisze niekiedy posty i nie wypowiadam się w tym zakresie, ale najczęstszy błąd, który jest rozpowszechniony, to alimenty na rzecz małżonka. Już wyjaśniam. Mamy dwie kategorie alimentów. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie mamy alimenty tylko i wyłącznie wtedy, gdy jeden z małżonków jest w niedostatku i jest ograniczony on czasowo do lat 5. Zupełnie inaczej sytuacja kształtuje się, gdy dochodzi do orzekania o wyłącznej winie, wówczas świadczenie alimentacyjne zupełnie inaczej wygląda i wtedy każde pogorszenie sytuacji majątkowej jednego z małżonków rodzi prawo, by drugi małżonek ubiegał się o alimenty. I najczęstszym błędem, który dokonują pełnomocnicy tudzież osoby, które przeczytały w internecie nieprawdziwe dane, to przekonanie, że alimenty są tylko i wyłącznie wtedy, zawsze, nawet w przypadku winy, gdy jest niedostatek. I na przykład zgadzają się na orzeczenie o wyłącznej winie w sposób dobrowolny. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, zapisałam sobie, żeby nie zapomnieć, błędy, pięć błędów, które najczęściej się popełnia. Jeżeli masz jakieś pytania, to proszę napisz w komentarzu. Ja staram się zawsze odpisywać na pytania, sama obsługuję. Wobec tego może nie zawsze w trybie pilnym odpiszę, ale zawsze osobiście odpisuję. Jeżeli chcesz więcej informacji i podoba Ci się ten filmik, to też zachęcam do subskrypcji, bo wtedy wiem, czy ktokolwiek mnie ogląda, czy też nie. I jest to na pewno moja motywacja do tego, żeby tworzyć i dzielić się wiedzą specjalistyczną. Punkt drugi, pozwolisz, że zerknę, to jest wina i brak winy. Często pełnomocnicy, ale także i osoby mylnie żyją w przekonaniu, że mają podstawy ku temu, żeby orzekać o winie, podczas gdy sami również zawinili i z dużym prawdopodobieństwem, wręcz istnieje przekonanie, że tak może być, rozwód po wielu latach i po przesłuchaniu ogromnej ilości świadków i po poniesieniu ogromnych kosztów sądowych i też z uwagi na reprezentację, rozwód skończy się winą obu stron. A zatem nie rozumiem, jako doświadczony pełnomocnik w sprawach rodzinnych, gdzie jestem w tej wąskiej specjalizacji od wielu lat, dlaczego niekiedy wchodzimy w orzekanie o winie, podczas gdy tak naprawdę nie mamy ku temu podstaw. Tudzież można wnioskować, że i tak skończy się wina obu stron. Punkt trzeci. Brak wniosku o udzielenie zabezpieczenia. Alimenty, alimenty, alimenty. Niekiedy pierwsza rzecz, którą robię otrzymując pozew, to sprawdzam, czy jest wniosek o udzielenie zabezpieczenia alimentów. I często błędem pełnomocników oraz osób, które się same reprezentują, tudzież zdobywają informacje z błędnych źródeł z internetu, jest brak takiego wniosku o udzielenie zabezpieczenia alimentów, jeżeli są ku temu podstawy. Czyli na przykład jeden z rodziców nie płaci alimentów, wszystkie alimenty, wszystkie koszty związane z dzieckiem ponosi jeden z rodziców i nie ma alimentów od drugiego rodzica, ale też w sprawie rozwodowej nie wniósł o zasądzenie w trybie zabezpieczenia alimentów, mając nadzieję, że później kiedykolwiek dostanie te alimenty od dnia wytoczenia powództwa, tudzież powództwo i sprawa rozwodowa, tudzież inna rodzinna przedłuża się, a wciąż nie ma środków na utrzymanie małoletniego dziecka i musi w pełni z własnej pensji rekompensować wszystkie koszty związane z dzieckiem. A zatem w punkcie trzecim określiłabym brak wniosku o udzielenie zabezpieczenia. Mówimy tu i o alimentach najczęściej, ale też w drugą stronę, na przykład jeżeli ojciec tudzież matka nie ma kontaktu z dzieckiem, to też warto takie wnioski składać do sądu. Punkt czwarty,
jeżeli jesteśmy przy tych alimentach, napisałam sobie komornik. Co to oznacza? Bardzo często, kiedy dostajemy postanowienie w zakresie świadczenia alimentacyjnego w trybie zabezpieczenia, które jest wykonalne, ale nieprawomocne, dochodzi do sytuacji, w której że osoba zobowiązana do płacenia alimentów nie płaci, bo nie wie, że ma zapłacić. Takie doradztwo często jest udzielane przez pełnomocników, a jak zaskarżymy, to wtedy zobaczymy, od kiedy będziemy płacić, proszę tego nie płacić. Często osoby, które się same reprezentują, popełniają taki błąd, tudzież przeczytają niewłaściwe informacje w internecie, a zatem jest to błąd. Jeżeli otrzymujemy postanowienie w trybie zabezpieczenia dotyczące na przykład alimentów, jest ono wykonalne. Kolokwialnie, prosto ujmując rzecz, wykonalność świadczy o tym, że trzeba je wykonać, czyli trzeba zapłacić. Nie ma to nic wspólnego z prawomocnością. Prawomocność to coś zupełnie innego. Możemy, mimo że jest postanowienie wykonalne, złożyć zażalenie na niniejsze postanowienie, skarżąc przedmiotowe postanowienie. Czyli nie zgadzamy się i ono nie jest prawomocne, stąd też mamy możliwość apelować. Ostatnia rzecz dotyczy podziału majątku. Błędnie. Różne przyczyny tych błędów są. Brak wiedzy, złe informacje. To dotyczy podziału majątku, a dokładnie nieruchomości. Wielokrotnie, mimo ogromnej wiedzy, zdarzyło mi się widzieć proces, tudzież jakąś kwestię związaną z regulowaniem podziału majątku, która była błędnie sporządzona z uwagi na brak wiedzy specjalistycznej. Przykład. Mamy coś takiego jak majątek osobisty. Są to na przykład darowizny. Są to też rzeczy, które są odziedziczone. Niezależnie od tego, czy są one odziedziczone przed zawarciem związku małżeńskiego, czy po, wchodzą w skład majątku osobistego, a nie małżeńskiego. I często błędnie ludzie żyją w przekonaniu, że jeżeli coś zostało im darowane, tudzież otrzymali, to weszło to w majątek małżeński. Błąd, mit. Kolejną istotną rzeczą jest, jak rozliczamy te darowizny. Dla przykładu zostało kupione mieszkanie x lat temu i 90% był to majątek osobisty, a 10% majątek wspólny. To błędne jest przekonanie, że tylko odejmujemy kwotowo tą sumę. Czyli na przykład za milion kupiliśmy nieruchomość, 900 to było nasze osobiste mieszkanie i majątek osobisty, a 100 tysięcy to był kredyt, część wspólna. I tutaj uwaga, wcześniej orzecznictwo mówiło o tym, żeby rozliczać to kwotowo, czyli 900 tysięcy kontra 100 tysięcy i z tego połowa. Nowe orzecznictwo z uwagi na wzrost cen i koniunkturę mówi o tym, żeby liczyć to procentowo. A zatem, kiedy teraz nieruchomość dla przykładu w tej sytuacji kosztuje 2 miliony złotych, to należy uznać, że 90% tego majątku stanowi właśnie tej osoby, do której należał majątek osobisty. A zatem, patrząc na błędy, najlepszym rozwiązaniem zawsze jest skonfrontowanie się z kilkoma, nawet pełnomocnikami, aby uzyskać prawidłową, profesjonalną pomoc i tak ważne jest specjalizowanie się w danej dziedzinie. Dziękuję.